Panie Danielu, serce rośnie, jak się patrzy, że pan jest w znakomitej formie. Proszę powiedzieć, jak się pan tu czuje tu w takiej roli? Tu specjalnie nie miałem ciężkich zadań. Siadłem na konia, przejechałem i potem tylko obserwowałem popisy kolegów, ale ja jeżdżę co najmniej 4 razy w tygodniu, jestem w siodle i to tak przez prawie 50 lat. Także mam również w czasie wakacji, ale jeżdżę, mieszkam pod Warszawą, mój koń zresztą, nabyłem go od Aleksego Jarmuły, podjeździł mi młodego konia, a od 4 lat on jest już moją własnością i jeździmy regularnie i ten mój koń umie wszystko to, co te konie tutaj pokazywały. I ja też. A proszę powiedzieć, ma to głęb przy sen. Warto pokazywać. To jest prawdziwa lekcja historii. To dla widzów jest lekcja historii, a dla ludzi to uprawiających to ogromna przyjemność. Regularne jeżdżenie konno. Ja, wie pan, ja patrzę, wielki Lew Tolstoj, jedno z ostatnich jego zdjęć, gdy w Jasnej Polanie mieszkał, codziennie dosiadał konia, aż do śmierci, a żył dosyć długo. Czy taka hipoterapia wręcz to jest również skazane. Tak. Ja jeżeli nie jeżdżę regularnie konno, to mam kłopoty z trzymaniem się prosto, a to jak pracują mięśnie brzucha, mięśnie krzyża, to jest gimnastyka intensywna, nie tylko dla konia, ale i dla jeźdźca. Jestem zdrowszy. A proszę mi tylko na koniec powiedzieć, jak pan się czuje tutaj, w Uniejowie? Pierwszy raz tu jestem. No pięknie. Żałuję, że nie zaprosiłem swojego wnuka, który niestety nie jest jeźdźcem, ale jest mistrzem Polski w walce na białą broń, prawdziwą. To właśnie w prawdziwej szale. Także tutaj jakby zobaczył kolegów jeżdżących konno, to może by zaskoczył, bo dziadek jakoś nie umiał go nauczyć. Ale ja myślę, że pan jeszcze spokojnie w filmie historycznym na koniu mógłby zagrać bez... No mógłbym, ale już nie wiem, czy już... już jakichś sędziwych hetmanów w tej chwili. Czego życzę. Ale dobrze jeżdżący. Czego życzę, dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego.